W ostatnim czasie przez Oleśnicę przetoczyła się fala działań, zachowań o charakterze agresywnym, które nawet doprowadziły do śmierci jednej z oleśniczanek. Ubolewamy nad tym faktem. Powinniśmy wspólnie zrobić wszystko, żeby z naszego życia, zarówno społecznego, jak i politycznego, wyeliminować wszelkie zachowania o charakterze złym, agresywnym, o charakterze związanych z promowaniem przemocy lub jej używaniem. Wspólnym działaniem możemy osiągnąć bardzo wiele, eliminując tego typu zachowania, bo przecież zależy nam, żeby żyć w otoczeniu przyjaznym i bezpiecznym, a możemy to osiągnąć dzięki powiedzeniu stop agresji i wszelkim tego typu zachowaniom, o co apeluję i proszę o wszystkich Państwa.